Więc w takim razie, jak dobrze mnie słychać, bardzo się cieszę, że z Państwem tu dziś jestem. W ogóle dziękuję za zaproszenie. Ja się pracą z oddechem zajmuję od 16 roku życia, więc to już długo i nie przestaje, nie znudziło mi się, tak? Nie znudziło mi się. Co gorsza, prowadziłam na ten temat badania. W międzyczasie zostałam psychoterapeutą i psychologiem klinicznym. Niemniej sama praca z oddechem to jest metoda, którą można zrobić prawie wszystko. Być może z wyjątkiem wymiany silnika w samochodzie przez rurę wydechową, ale kto wie. Jeżeli ktoś posiada po prostu umiejętność i samoświadomość oddechu, jest w stanie włamać się do, powiedzmy, psychosomatycznych zasobów organizmu. I przez lata specy od pracy z oddechem wiedzieli, co jak działa, ale nie było na to wyników. Przez lata spadały kolejne, pojawiały się kolejne wyniki badań. I to mnie bardzo cieszy, bo ja lubię naukę i mniej lubię bajki o tęczowych jednorożcach, chociaż ładnie wyglądają, więc właśnie bardzo lubię tą siłę konkretu, która zawiera się i w doświadczeniu, i w badaniu empirycznym. Dzisiaj przygotowałam taki zestawik właśnie ratujący życie zwyczajnego człowieka. Tam będzie trochę danych naukowych i naukowych. Jakby coś było bardzo dziwne, to się wszyscy dopytają. Właśnie spróbuję teraz udostępnić. Udostępnię zaraz ekran i moją prezentację. Sekundkę. A gdzie jesteś? Zaraz, momencik. Ja sobie tą prezentację włączę tutaj i już będę ją udostępniała. O, jest, świetnie. Udostępnij. Szukam teraz pokaz. O, tu jest pokaz, dobra. Dobrze, więc szanowni Państwo, mamy tutaj historię oddechu jako zapomnianego czy wyśmiewanego remedium. Tak. Jeżeli pomyślimy o pracy z oddechem, to oczywiście stał się z czasem, pomimo bardzo złego PR-u, częścią psychoterapii ciała. Jest oczywistą częścią jogi, sztuk walki, wszelkich metod pracy z ruchem, tak? No, oddech jest generalnie częścią nas samych. I tutaj dzięki oddechowi mamy szansę jakby interweniować poprzez jedność psychosomatyczną, czyli interwencja na poziomie somatycznym, taka jak zmiana tempa oddechu czy obserwacja sama oddechu, co Państwo pewnie już zobaczyli na poprzednich zajęciach, wywołuje zmiany w emocjach czy w przypadku psychoterapii, w relacji terapeutycznej. A sam stan psychiczny czy interwencja na poziomie psycha powoduje zmiany na poziomie somatycznym. Kiedy w dawnych czasach do pracy magisterskiej szukałam wyników badań na temat oddechu, to w księdze z lat 50. pisało: przykro nam przyznać, ale badania nad oddechem zarzucono, a wielka szkoda. To był rok 1950. Bardzo mnie to rozbawiło i do tej pory bawi. Niemniej coś tam odgrzebałam i to już było widać parę lat temu, że samo doświadczenie emocji zmienia nasz oddech aż do kompletnego bezdechu, jeśli strach, wstręt lub szok jest zbyt silny. Okazuje się, że nasz oddech zmienia się, kiedy jesteśmy w bólu ostrym i w bólu przewlekłym. Kiedy jesteśmy w bólu przewlekłym, to oddychamy za mocno. Jesteśmy zhiperwentylowani, próbując wydzielić endorfiny, takim miejscem w mózgu, które się nazywa istota szara okołowłotociągowa, przez Chińczyków zwana kryształową komnatą. Ciało walczy, tak? W ataku paniki, który pojawia się, może się pojawić u każdego w trudnych okolicznościach życia. Oddychamy za mocno, podwyższa nam się pH krwi, mamy sztywnienie mięśni, mamy uczucie duszności, bo mózg próbuje zahamować ten gwałtowny oddech. Więc tutaj samym panika wzmacnia intensywność oddechu i intensywny, zbyt mocny oddech wzmaga panikę. To samo dotyczy przy okazji astmy. Pogłębienie oddechu, jak się okazało w takich opisach studium różnych psychoanalitycznych, pogłębienie oddechu powoduje zmniejszenie oporu terapeutycznego, czyli kiedy odetchniemy głębiej, czujemy siebie lepiej, dostrzegamy więcej, niż kiedy pozostajemy w takim, w naszej zwyczajowej skorupie, powiedzmy, płytkiego oddechu czy ciągłych bezdechów.
Ja nie będę bardzo szczegółowo omawiała teorii Stephena Porgesa, teorii poliwagalnej, ale zrozumienie tego, jak działa układ nerwowy z punktu widzenia właśnie profesora Porgesa, pozwoli każdemu zrozumieć, jak używać oddechu. Każdy z nas ma wegetatywny układ nerwowy i pierwotnie dzielił się na układ sympatyczny, czyli taki, który odpowiada u nas za mobilizację, aktywację, walkę, ucieczkę, pobudzenie, i układ parasympatyczny, który działa przeciwnie. Okazuje się, przez lata pan profesor Porges studiował nerw błędny, który jest częścią parasympatycznego układu nerwowego, właściwie jest parasympatycznym układem nerwowym. Mamy długi, długi nerw, który unerwia nas od pnia mózgu do po prostu anusa. Ten długi nerw jest połączony z licznymi splotami, które nam tu unerwiają wszystkie, jak to Państwo widzą, flaczki, a także struktury w głowie i szyi. I okazuje się, że praca tego nerwu jest zależna od stanu umysłu i od stanu, w jakim znajduje się człowiek, czy generalnie ssak. I jak pomyślimy o tym długim nerwie, dziesiątym nerwie czaszkowym, to on się składa z takiej starożytnej części, która jest niezmielinizowana. I takiej, która jest trochę nowsza ewolucyjnie, ona jest zmielinizowana. I to pierwsza jest grzbietowa, druga jest brzuszna. Zaraz pokażę, jak to wygląda na rysuneczku. I te dwie części pełnią kompletnie odrębne funkcje i razem z tym układem sympatycznym, który atakuje, walczy i mobilizuje, tworzą trzy układy składające się na wegetatywny układ nerwowy. Ta niezmielinizowana, prymitywna część nas samych jest odpowiedzialna za reakcję zastygnięcia, zmrożenia, udawanie śmierci, zamierania w obliczu tego, gdy bodźce czy trauma nas przerasta. Tak? Głęboki stan depresji, zespół stresu pourazowego, wszelkie doświadczenia emocjonalne i fizyczne, które nas przerastają, pakują nas do reakcji płynącej jakby z tej gadziej części nas samych. Jeżeli jesteśmy dość silni, by walczyć, mobilizuje się system odpowiedzialny za mobilizację, czyli układ sympatyczny. Walcz, uciekaj, aktywuj się, proceduj. Najbardziej rozwinięty i typowy dla ssaków jest system, ta część brzuszna nerwu błędnego, i ona jest nazywana przez Progesa systemem społecznego zaangażowania. Wiąże się u nas ze socjalizacją, z mową, z sięganiem do kontaktu, z sięganiem po bliskość. Tak, my jesteśmy zwierzętami stadnymi. Samotność to nie jest doświadczenie, które jest dla nas. I tutaj, jeżeli mamy siłę, to ventral vagal, to jest niebieskie, zielone, jak Państwo widzą, zielone połączenia nerwowe narysowane. To jest ten fragment układu nerwowego, który nas kieruje do innych, przez który my mówimy, angażujemy się, nawzajem regulujemy swój stan psychiczny w stadzie, dzięki któremu pozostajemy spokojni na poziomie świadomym. Tak, jest to szczyt naszej regulacyjnej czy ewolucyjnej drabiny funkcjonowania. Czerwony, widzimy, sympatyczny układ nerwowy, to Państwo pewnie wiedzą z biologii, jak to ma wyglądać. Tak, połączony nerwy obwodowe łączą się tu z rdzeniem kręgowym. I grzbietowy, który łączy się w zasadzie z wszystkimi naszymi flaczkami i który jest związany z demobilizacją, z reakcją na traumę. To bardzo dużo nam mówi o doświadczeniu wszystkich zaburzeń nerwicowych, zaburzeń psychosomatycznych, na przykład zespół Lita drażliwego. On jest powiązany też właśnie z funkcją chronicznego wyczerpania pracy nerwu błędnego, tak? Jeżeli na przykład jesteśmy bardzo pobudzeni, ale jeszcze nie w fazie zastygnięcia czy zamierania, to na przykład możemy cierpieć na silne mdłości. Tak na przykład, jak ja mam takie doświadczenia w pracy z chorymi onkologicznymi, że uspokajamy się, pogłębiamy oddech po to, żeby wyjść z fazy walki i mobilizacji organizmu na sam widok, nie wiem, worka z chemioterapią, prawda, żeby chory nie wymiotował na samą myśl. Więc tutaj wszystkie reakcje psychosomatyczne w zasadzie wiążą się z tym, jak pracuje nasz nerw błędny. Czy my jesteśmy w fazie zaangażowania społecznego i sięgamy po bliskość, po pomoc, czy walczymy, co też nie jest złem, ale może trwać nie za długo, czy jesteśmy już w fazie zupełnego wyczerpania, depresji, stępienia afektu, anhedonii, nie? To są te spektra doznań. Nie? To też się wiąże z obniżoną częstotliwością bicia serca, z niską energią,
słabym odczuwaniem siebie, niską propriocepcją. Propriocepcja to jest czucie ciała od środka, jakby, tak? Odcięty człowiek jest jak zamarznięty. Czuje tak siebie i tak może być odbierany. Więc tutaj, jak mówiłam, jeżeli się da, to zdrowy ssak powinien pozostawać w systemie zaangażowania społecznego. Jeżeli on się nie sprawdzi, to próbujemy się mobilizować, a jeżeli to jest niemożliwe, to podejmujemy najmniej adaptacyjny wzorzec polegający na dysocjacji i wycofaniu, nie shutting down. Tutaj jest taki słynny polyvagal chart, czyli wykres nerwu błędnego pokazujący, jakie doświadczenia, jakie reakcje się wiążą z każdą ze stref funkcjonowania. Więc generalnie, proszę Państwa, ja staram się lokować chorych, czy pacjentów, czy moich klientów jak najszybciej w strefie zielonej, jeżeli to tylko jest możliwe. A żeby to było możliwe, reguluję pracę nerwu błędnego przez oddychanie. Oczywiście ja pracuję hipnozą, używam psychoterapii werbalnej i licznych metod, ale jeżeli ja myślę o zwykłym człowieku, który chciałby zrobić coś dla siebie, to najprędzej on ureguluje swój nerw błędny poprzez regulację oddychania. Ja tutaj pokazuję, nie będę tego omawiała, ale można sobie podzielić metody pracy z oddechem na szybkie, mieszane, oddechy średniego tempa, oddechy, gdzie wydech jest z oporem, czyli na przykład mruczy się na wydechu albo usta są zaciśnięte, oraz wolne techniki oddechowe, tu szłam od dołu do góry, powolne techniki oddechowe, które w większości przypadków prowadzą do głębokiego uspokojenia. Czyli jeżeli nasz oddech jest wolny, aktywujemy parasympatyczny układ nerwowy, w sensie idziemy do reakcji uspokojenia, jasności umysłu, dążenia do więzi, miłości czy uspokojenia negatywistycznych myśli. Powolne techniki oddechowe, na przykład metoda butejki, pierwotnie używana w astmie, później będę mówić o tym więcej, na przykład daje niezwykle klarowny stan umysłu, pozwalający doskonale się skupić, nazywają to atomic focus w ogóle ostatnio. Jeżeli ktoś używa metod, których jakby oddech ulega przyspieszeniu powyżej zwyczajowego tempa, szybkie techniki, one powodują aktywizację strefy, jak tu Państwo zobaczą, strefy żółtej, czyli aktywujemy się, by móc rzeczywiście mobilizować się, walczyć, redukować stan zapalny. I to też jest dobrze, to nie, tylko trzeba dobrać metodę do sytuacji, tak? Okej. Metod jest wiele, badań jest wiele. Jedno z tych badań dostało nawet antynobla. Powinni Państwo wiedzieć, że jeżeli oddychamy lewą dziurką od nosa, to aktywujemy sympatyczny układ nerwowy, czyli aktywację i walkę, a jeżeli oddychamy prawą dziurką od nosa, to odwrotnie układ parasympatyczny. I to badanie prowadzone przez mojego kolegę, profesora Shana Nowkalsa, dostało Ig Nobla. Niemniej to jest bardzo ważne. Ja się nie kłócę. Dzień bez nauki to dzień stracony. Więc tutaj dla wyprostowania złożoności tematu. Im wolniejszy oddech i dłuższy wydech względem wdechu, tym większe pobudzenie parasympatycznego układu nerwowego, czyli tym większy spokój. Po prostu. Im szybszy oddech i krótszy wydech względem wdechu, tym większe pobudzenie sympatycznego układu nerwowego. To jest taki strefa ognia, tak? Strefa ognia, dobra to strefa jest, ale trzeba wiedzieć, kiedy użyć. Oddech ustami generalnie bardziej nam aktywuje sympatyczny układ nerwowy i wielu z nas oddycha ustami przez noc i dzień, nauczeni w dzieciństwie. I oprócz tego, że są problemy ortodontyczne, mamy minus 10 punktów IQ od tego, jesteśmy chronicznie pobudzeni i nerwicowi, to oprócz tego właśnie permanentnie się wyczerpujemy niepotrzebną mobilizacją. To jest bardzo często doświadczenie jakby tutaj u ludzi, więc zwracam na to uwagę. Oddech nosem, oddech przeponowy, taki ciągnięty od samego dołu do góry, aktywuje nam parasympatyczny układ nerwowy, daje nam przestrzeń na uspokojenie, samoregulację i na dystans, tak? I jak mamy, powiedzmy, z grubsza cztery grupy technik, to godne polecenia dla wszystkich są wszelkie techniki oddechów powolnych, minimalnych oddechów, takie jak generalnie praca nad utrzymaniem oddechu nosem, metoda butejki i Oxygen Advantage oraz metoda box breathing, którą przećwiczymy. To wszystko, co spowalnia nam oddech, co uczy nas uspokajać oddech,
wydłużać go, wydłużać wydech względem wdechu, daje nam uspokojenie i redukcję objawów astmatycznych i lękowych. Jest oddech zwany złotą pranajamą, tak? Jeżeli coś ma pomóc na wszystko, to to jest to. Jest to powolny oddech kołowy do samoregulacji, który również poćwiczymy. I to jest oddech koherentny, między 5 a 7 oddechów na minutę. Oddechy szybszego tempa, cyrkularne, oddech kołowy, używane są w pracy z ciałem, w psychoterapii ciała do odreagowywania głębokich traum, wspierania leczenia chorób długoterminowo, różnych, do różnych celów psychoterapeutycznych i tego samemu nie da się nauczyć. Ale na pewno można opanować strefę pierwszą i drugą. Wiem, że są ludzie zainteresowani też eksploracją technik mieszanych, taką jak oddech Wim Hof Method, gdzie się aktywuje redukcję stanów zapalnych, gdzie się redukuje ból, gdzie człowiek zyskuje dużą witalność. Niemniej ja bym bardzo rekomendowała dla wszystkich po prostu, w ogóle w szkole powinni tego uczyć, punkt pierwszy i punkt drugi, czyli oddech koherentny i powolne techniki oddechowe. Wtedy będzie na pewno mniej nerwic, astmy, reakcji lękowych i lepsze natlenowanie społeczeństwa. Tak? Jest takie zjawisko zwane oddechem e-mailowym, bezdechem konkretnie e-mailowym, który pojawia się, gdy pracujemy przy komputerze, na Excelu godzinami. My naprawdę wchodzimy w bezdechy, długie, męczące, horrendalne bezdechy. Potem kompensujemy to szybką hiperwentylacją, bardzo nieświadomą. I to jest nieprzyjemne i to jest niefizjologiczne i bardzo nam utrudnia życie. I ja na przykład doradzam moim klientom, że jeżeli mają bardzo dużo biurowej pracy, żeby w tle puszczali sobie oddech koherentny nagrany albo przez dzwon, który robi nie wiem, bim-bom co 5 sekund, albo przez nagranie oddechu, które też można wszędzie znaleźć, już w tej chwili różne są nagrania, żeby słyszeć oddech, a nie jak w tym dowcipie o blondynce, która miała nagrany oddech, właśnie my tacy jesteśmy, trzeba czasem tak robić. Ja to zalecam ludziom i oni się półświadomie też detraumatyzują, uspokajają, są mniej reaktywni na powiedzmy wysiłki życia w korporacji czy wysiłki życia i pracy jeszcze w innych miejscach. Okej. Okay. Mam troszkę mi własny komputer zasłania. Mamy metodę butejki, Oxygen Advantage. Jest to metoda, którą się stosuje u dzieci i u dorosłych. Generalnie, proszę Państwa, świadome spowolnienie, spłycanie oddechu pojawia się w tym ćwiczeniu celem uruchomienia efektu Bohra. I tutaj efekt Bohra, kiedy my zaczynamy sobie po prostu podwyższać poziom dwutlenku węgla, wówczas hemoglobina uwalnia tlen i on jest wchłaniany do tkanek. Jak ktoś cały czas robi dyszy, to może on ma mnóstwo tlenu we krwi, to on tak nie bardzo wchłania do tkanek ten tlen, tak? To jest doświadczenie też ograniczenia wydolności fizycznej w ćwiczeniach, jeżeli się dyszy bez kontroli. I tutaj u osób astmatycznych, osób panikujących, osób lękowych bardzo łatwo możemy pomóc, ucząc spowalniania oddechu i uczenia przyzwyczajenia do pewnego dyskomfortu, bo w tym ćwiczeniu się doprowadza do lekkiego głodu tlenowego, oddycha się maleńkim oddechem, na przykład przez 2 minutki i robi się przerwę, nie? 2 minutki maleńkiego oddechu i przerwa minutkę i tak dalej, uzyskując rzeczywiście, ludzie uzyskują kliniczną poprawę. Własną zdolność jakby do jakby funkcjonowania na właściwym poziomie tlenu sprawdza się w metodzie butejki testem BOLD, Body Oxygen Level Test. I za chwilkę sobie go zrobimy. Ja będę głośno liczyła sekundy za chwilkę. Państwo sobie siedzą teraz spokojnie, nigdzie Państwo nie biegali, nie gonili. Trzeba usiąść wygodnie i zrobimy sobie tam, za chwilkę sobie zrobimy wdechy, wydechy sobie zrobimy. I w pewnym momencie ja powiem po wydechu, że nie oddychamy i tak długo, jak ktoś nie oddycha, jest to oznaka, jak funkcjonuje, tak? Więc proszę sobie zapamiętać, przy której sekundzie Państwo by czuli się zmuszeni wziąć wdech, dobrze? I jeżeli czasami jest taki przymus, że muszę wziąć wdech, można też poruszyć trochę przeponą, pozaciskać przeponę i wtedy można dalej nie oddychać pomimo reakcji przymusu. Więc przy założeniu, że jeszcze Państwo pospinają przeponę, ten wynik będzie bardziej miarodajny. Ja tylko sobie tutaj już stoper włączam. A Państwo oddychają spokojnie, łagodnie, leniwie.
w żaden sposób, nie głęboko, bardzo, bardzo leniwie. Robimy sobie, proszę Państwa, łagodny wdech, wydech, bez dmuchania, łagodny wdech. I robimy wydech i już nie oddychamy, zatykamy nos. Jeden, dwa, zatykacie nosy. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5, stop, spokojny wdech. Jeżeli ktoś z Państwa miał wynik poniżej 10 sekund, proszę iść do doktora. To nie jest kawał, naprawdę. Poniżej 20 jest szansa, że jest kłopot astmatyczno-oddechowy albo lękowy, tak? Poniżej 20. Im dłużej, tym lepiej. I jeżeli uczymy się łagodnie oddychać i natleniać się w spokoju, to wtedy ten test Bolt staje się coraz dłuższy, znaczy wynik testu Bolt. Okay. Płytki oddech butelki. Zrobimy sobie rundeczkę. Zrobimy sobie rundeczkę krótszą. Zrobimy sobie 2 minutki, żeby Państwo zobaczyli, jakie to uczucie. W takim razie proszę sobie oprzeć łapkę gdzieś i dać palec pod nos i wyobrażamy sobie, że palec jest jak piórko. Palec jest jak piórko, którego przy wydechu nie chcemy w żaden sposób poruszyć ani zdmuchnąć. Będziemy robili malutkie oddechy, nieśpieszne, przez 2 minuty, przyzwyczajając się do lekkiego głodu tlenowego. Uczymy się uczucia głodu tlenowego. Nikt się nie udusi, przysięgam. Start. Maleńki oddech, jak najmniejszy. Malutkie oddechy. Akceptujemy dyskomfort. Pozwalamy oczywiście myślom przepływać, odpływać. Akceptujemy dyskomfort, a jednocześnie ciało ma przestrzeń na dotlenienie. Paradoks. Niektórzy z moich klientów od razu zauważają nawet poprawę widzenia. Świat się wyostrza. Cztery, trzy, dwa, jeden. Normalny oddech. Gdyby chcieć wgłębić się troszkę w tą metodę, polecam książkę Przewaga tlenowa Patricka McKeona. Generalnie takie metody, gdzie uczymy się pracy z bezdechami, nawet po intensywnych sesjach oddechowych, czy uczymy się oddechu butelki, one na przykład prowadzą do zwiększenia poziomu hemoglobiny we krwi.
i wydolności treningowej. To jest szalenie ciekawe. I metody jakby w metodzie Oxygen Advantage, pokrewnej metodzie Butejki, Patrick McKeon uczył, jak to zrobić, żeby mieć większą w ogóle wydolność. I tutaj ćwiczymy wydłużenie wydechów względem wdechów. To i tak uspokaja, więc to już pierwszy dobry skutek, drugi dobry skutek. Długie wydechy to jest jakby trening wysokościowy, że ja robię jeden krok wdech, cztery kroki wydech, wydłużam sobie. Daję sobie przestrzeń na dotlenienie bez dyszania. Przy pływaniu jeden zamach ręką wdech, kilka innych ruchów ręką, wydech, 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 wydech. Więc jak najwięcej kroków na wydechu. Więc tutaj ten rodzaj treningu może nam dać zupełnie nowe siły i zupełnie nowe uspokojenie. Redukcję objawów nerwicowych i astmatycznych. Taki prosty sposób, naprawdę nie trzeba być wielkim joginem na lotosie, tak? Właśnie to moc prostoty, nie? Po troszeczku. I dzieci też to ćwiczą, są liczne badania na ten temat. Więc to jest taka pierwsza ratująca życie paczka metod. Jeżeli chodzi o drugą, skupię się głównie na tak zwanej złotej pranajamie. Opowiadałam Państwu przed chwilą troszkę o nerwie błędnym. Aktywność tego nerwu mierzona jest przez zmienność rytmu zatokowego i niemiarowość zatokową oddechową. Z grubsza chodzi o to, że zdrowy organizm na wdechu ma takie doświadczenie, że serce przyspiesza liczbę serce przyspiesza, tak? A na wydechu zwalnia. Im bardziej to HRV jest wyraźne, grzebień jest wyraźny, tym zdrowszy i dłużej żyjący będzie człowiek. Chorzy na raka, którzy mają wyraźny grzebień, dobrą zmienność rytmu zatokowego, na przykład długo żyją mimo złych rokowań. Bardzo ciekawe wyniki. Obniżona, znaczy wypłaszczona krzywa zmienności rytmu zatokowego typowa jest we wszystkich zaburzeniach psychicznych, chorobach, zaburzeniach więzi, zaburzeniach zachowania, zaburzeniach emocji, po traumach, w PTSD. Oznacza zwiększoną śmiertelność we wszystkich chorobach internistycznych, tak jak patrzyłam na research i w raku. Więc to jest coś, na co warto patrzeć, bo okazuje się, że 6 oddechów na minutę reguluje zmienność rytmu zatokowego i niemiarowość zatokową oddechową, poprawia saturację i zwiększa wrażliwość receptorów zdrowych i chorych, stale obniża ciśnienie krwi o 10 punktów w obu wymiarach. To są bardzo poważne opracowania naukowe, niewzięte, powiedziałabym, z poradnika wędkarskiego czy z kwartalnika wędkarskiego, tylko rzeczywiście są to czasopisma naukowe. Pięknie zrobione badania. Przy okazji niektórzy koledzy sprawdzili, że podawanie jednocześnie tlenu przy utrzymywaniu tej pranajamy pogarsza wyniki. My nie powinniśmy wdychać tlenu z puszki, proszę Państwa, ani z butli, chyba że lekarz każe. Tutaj nawet chorzy po operacjach na otwartym sercu, chorzy internistycznie, wszyscy doznawali poprawy stanu w wielu wymiarach, stosując 15 minut dziennie, 6 oddechów na minutę. Tak? Tutaj na dole jest taki rysuneczek. I tak właśnie wygląda zmienność rytmu zatokowego, ale akurat u noworodka. I my też powinniśmy mieć coś takiego. Tak powinno to wyglądać. Jeżeli jesteśmy chorzy, wyczerpani, straumatyzowani, to tak nie wygląda. Jest wypłaszczone, nieregularne, nie tak jak powinno. I jeżeli sobie ćwiczymy, to można robić tak jak w badaniach robiono i ja najczęściej stosuję 5 sekund wdech, 5 sekund wydech. A jeżeli chcemy poczuć większy spokój, to 4 sekundy wdech i 6 sekund wydech. Tutaj nadajemy jakby zdrowy tonus temu nerwowi błędnemu i przechodząc na przykład od fazy wyczerpania stopniowo przemieszczamy się do fazy bezpieczeństwa, aktywnego zadowolenia, tak? I jak właściwie powinniśmy odetchnąć? Mam nadzieję, że widać animację. Chyba widać. Dobra. Tutaj ten wdech ciągniemy, to nie jest gwałtowny wdech i napinanie się na przykład góry. Napełniamy się oddechem jak dzbanek wodą, powolutku od dołu do góry, bez też pchania brzucha na siłę, ale brzuch się jednak poruszy, tak? I rozszerzą się żebra. Żeby zmieścić 4-5-sekundowy wdech, potrzebujemy ciągnąć go powolutku. Wydech można wypuszczać równie długo, można go też puścić i odczekać parę sekund, bo to zależy od stylu, jaki sobie wybierzemy. Ja za chwilkę przełączę się.
przełączą się na nagranie oddechu koherentnego. Sekundka. O, momencik, jeszcze raz będę udostępniać ekran. Momencik. O, tutaj sobie go włączę, już będę udostępniała. O, proszę. Widać falę? Widać, jak się animuje? Proszę tylko, żeby mi ktoś pokazał, tak? Dobra. Jest, dobra. I teraz wykorzystując nagranie Stevena Eliota, jednego z najważniejszych naukowców w zakresie oddechu, koherencji z pracą serca, będziemy sobie oddychali nosem. Wydech. I łagodny wdech. Wydech. Można zamknąć oczy i słuchać tego dźwięku. Dźwięku nie słyszymy niestety. Nie słyszymy, dobrze. To nie zamykamy oczu i patrzymy. Nie wiedziałam, że Zoom ma takie ograniczenia. Okej. I wdech, łagodny wdech, swobodny wydech albo spowolniony, byle byłaby przerwa do dźwięku i wdech. Damy sobie te parę minut. Oddychając z zieloną falą, są liczne animacje. To jest taka klasyczna, należąca do prekursora, więc dlatego ją wybrałam. I wydech. Staraj się napełniać od dołu brzucha łagodnie aż po szczyty płuc. Każdego dnia możesz tak oddychać przez 15 minut, obniżając ciśnienie krwi, wprowadzając aktywny spokój, wprowadzając równowagę między rozluźnieniem i aktywacją. I kiedy tak oddychasz, jesteś natleniony, natleniona tak bardzo, jak się da. Sześć oddechów na minutę. To jest takie ćwiczenie, które nam daje natlenowanie bez głodu tlenowego, bez tego uczucia. Jest to dość, dość uniwersalne i może być bardzo błogie i bardzo przyjemne. To tak jakby unosić się na takiej łagodnej fali albo kołysać w hamaku raz i dwa i wdech i wydech. I wdech, wdech, wdech i wydech. Daj sobie czas. I wydech. Łagodnie i łagodny, długi wdech. I swobodny wydech. Jeszcze takich pięć oddechów. Długi, długi, długi wdech i puść go, pozwól mu wyjść. I znowu swobodny wdech.
I swobodny wydech. Możesz czuć niepokój ruchowy, jakąś zmianę stanu umysłu, która cię może zdziwić, ale pozwól sobie pozostać w tym doświadczeniu, bo to jest nowość dla ciała. I ostatni wydech w tym ćwiczeniu. Okej. Czy słychać, jak samopoczucie? W porządku? Bardzo dobrze, chociaż czuję lekki taki niepokój. Przyznam, że te ćwiczenia z tym oddechem, ze wstrzymaniem oddechu, a później to z palcem przynosię, spowodowało, że teraz mam tą emocję. Okej, to fajnie to zauważyć, bo z czasem to się, ciało się przyzwyczai i uspokoi. Ludzie, którzy nie są bardzo astmatyczni, oni lepiej się czują na oddechu koherentnym, na łagodnym rytmie. Mhm. Z kolei, jeżeli potrzebujemy rzeczywiście się skupić, to ten męczący nieco oddech butelki daje nam rzeczywiście atomowe skupienie. Niemniej ciało będzie reagowało nerwowo, ponieważ my mamy styl oddychania czasami zablokowywany już przy narodzinach. I to są ciekawe badania na szczurach zresztą, o tym mogłabym opowiadać za 2 dni. I na obserwacji noworodków. Okazuje się, że przy oddzieleniu nas od matki blokujemy się i nasz oddech jest za płytki, nieprawidłowy, nie natleniamy się i to koreluje z wyczerpanym zresztą układem nerwowym i innymi rzeczami. I tutaj nagle zawracamy kijem Wisłę, bo ja mówię mojemu ciału zwolnij, a ono dyszało całe życie w nerwach, tak? Nie, bo ktoś był astmatycznym, zdenerwowanym dzieckiem całe życie, znaczy całe dzieciństwo. Albo mówię, oddychaj rytmicznie, a jestem przyzwyczajona do bezdechów w napięciu. Więc to jest w zasadzie rodzaj przewrotu kopernikańskiego. Ja teraz wrócę jeszcze na chwilkę do prezentacji. Już. Momencik. Pokaż slajdów. A, przepraszam, czy mogę szybko pytanie? Zawsze, tak, słucham. A jak pojawiło się ziewanie w takiej intensywności, dużej intensywności ziewania? Ziewanie. Podejście tak, oddechowych. Mm-hmm. No my ziewamy zwykle, jak jesteśmy trochę niedotlenieni, albo trochę śpiący, albo zaczynamy się rozluźniać. Ludzie wpadający w trans hipnotyczny też ziewają. Jak tak zaczynają puszczać, wszystko zaczyna puszczać. Jakoś tak się robi spokojnie, już dobrze, no dobre ziewanie nie jest złe. Gorsza byłaby czkawka wskazująca na pobudzenie nerwu błędnego, nie? Okej. Myśmy zrobili maleńką próbkę. Jest tak, że bardzo dużo osób oddycha szalenie płytko przez całe życie i nawet to łagodne, powolne pogłębienie 6 oddechów na minutę daje uczucie na początku niedoboru dwutlenku węgla, czyli kręcenia w głowie, mrowienia w palcach. To z czasem mija. Więc to zależy z kim, z czym kto wchodzi. Ja mam taką propozycję zawsze próbować po 2, 3, 5 minut i przyzwyczajać się powolutku. Bez presji, właśnie bez nieprzyjemności jakichś robionych samemu sobie. Tu na koniec jeszcze zostawiłam omówienie bardzo popularnej teraz Wim Hof Method, którą też namiętnie ćwiczę. To jest dość ciekawa metoda łącząca mieszany styl oddychania. To jest dla ludzi, powiedziałabym, wydolnych kardiologicznie i internistycznie, żeby nie było, że ktoś bardzo chory się za to bierze. Tutaj są sekwencje pracy z oddechem podobne do słynnej medytacji żaru wewnętrznego Tummo z buddyzmu Vajrayany, ale bez, powiedzmy, to jest tylko ta rozgrzewająca część, a nie medytacyjna. I tutaj robi się 30-40 mocnych oddechów, co przeciętnego zjadacza pranayamy doprowadza natychmiast do hiperwentylacji jednorożców nad głową, nie tęcz i wirowania, jak ktoś nie jest przyzwyczajony. Później się robi swobodny bezdech na wydechu, ile można. A potem robi się wdech na 15 sekund, człowiek się nadyma, nie na chwilę. I wypycha to powietrze do góry i to powtarza sekwencję 4 razy. I ten rodzaj
pracy z bezdechami też namnaża czerwone krwinki, jak trening wysokościowy. Są różne odmiany tego stylu pracy, jak się już głębiej pracuje z metodą Wima Hofa, służące właśnie nadrabianiu wydolności, gdy jestem na wysokości, czy aktywacji tłuszczu brązowego, czy pracy po spożyciu nadmiernej ilości alkoholu, po pracy z bólem głowy właśnie związany z katem. Różne rzeczy tam są, różne, ale generalnie zasadniczy core to jest ekspozycja na zimno połączona z ćwiczeniem pracy z oddechem i treningiem fizycznym zawierającym po prostu elementy jogi, sztuk walki, które kładą nacisk na wysiłek izometryczny i na rozciągnięcie, koncentrację i medytację. Tak? I tutaj ja chciałam powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o efekty, ponieważ jeżeli ja przejrzałam najnowsze wyniki badań z 2 tygodnie temu, jest tak, że kilkaset osób stale stosujących metodę Wima Hofa, składającą się co najmniej z jednego zimnego prysznica dziennie trwającego co najmniej minutę oraz 4 rund oddychania z bezdechami, zgłosili zmniejszenie lub wygaszenie całkowite wszelkiego bólu, co zresztą dość oczywiste przy takiej stymulacji istoty szarej okołowodociągowej w mózgu. Poprawę nastroju, wygaszanie stanów zapalnych. Pan doktor Czarnecki z Łodzi zrobił badania nad chorymi na łuszczycę. Tutaj okazało się, że wystąpiła silna redukcja czynników prozapalnych, które związane są z nawrotami i wybuchami łuszczycy. Podobne wyniki były w zakresie artrytyzmu o średnim nasileniu. Okazuje się, że wytrenowana grupa zainfekowana endotoksyną bakterii E. coli wykonała 4 rundy pracy z oddechem i wystąpiła gwałtowna redukcja interleukin prozapalnych, czyli tej reakcji na infekcję, tak? I wielki wyrzut adrenaliny, przeciwzapalnych interleukin, no i oni nie zachorowali. Zwiększyły się też białe ciałka wszystkich klas, więc ten styl pracy jest jakby ognisty, czyli dodający sił, zmniejszający stan zapalny, aktywizujący, tak? Nie dla wszystkich, ale myślę, że dla wielu. Pojawiają się też różne zmiany w metabolizmie u osób ćwiczących tę metodę, wskazujące na przykład na spalanie glukozy. To się pojawia we wszystkich badaniach nad intensywnymi oddechami. Intensywne oddychanie obniża ludziom stężenie glukozy we krwi. Okazuje się, że możliwa jest też kontrola i tolerancja temperatury bardzo niskiej samą intencją i oddechem i zachowanie właściwej temperatury bez wyziębiania, tak? Przez aktywację właśnie tego tej struktury w śródmózgowiu o długiej i dziwnej nazwie, o której ciągle mówię. I przy okazji pojawia się szalony wyrzut endorfin i endokannabinoidów. Niektórzy mówią, że właśnie korelacja pracy z oddechem i pracy z zimnem daje takie efekty euforyzujące, narkotyzujące, tylko legalne. Ja sobie bardzo cenię. I gdybyśmy mieli sobie podsumować, gdyby ktoś miał wyjść z tej prezentacji i chciałby coś pamiętać, to ja bardzo, bardzo proszę, żeby ćwiczył 6 oddechów na minutę nosem, napełniając się jak dzbanek wodą, nie zważając na to, że na początku może być trochę mrowiąco, niespokojnie, trochę dziwnie. Trzeba dać temu czas. I w codziennym życiu ważne, żeby raczej przez cały czas oddychać nosem, chyba że coś ćwiczymy w ramach pranajamy, czy rehabilitant każe nam robić coś innego. Zwracajmy uwagę na e-mailowy bezdech. Jeżeli dzieje się cokolwiek nie tak, to ja lub osoba, która cierpi, niech ona zwolni tempo oddychania, a zwłaszcza wydłuży wydech. To jest pierwsza deska ratunku. A w przypadku ataku paniki, proszę, niech Państwo nigdy nie oddychają do worka, bo były wypadki śmiertelne. Bardzo ani po chlebie, ani po niczym. Dobrze, żaden worek wielkie nie, tak? Rysujemy sobie w głowie przekreślony worek, oddychamy do dłoni. Zwiększając poziom dwutlenku węgla we krwi i wtedy atak paniki wygasa. Bardzo polecam aplikację przyjaciół z International Breathwork Foundation, ona jest darmowa, IBF Breathing App. Tutaj można sobie właśnie, oddech koherentny jest i po lewej stronie relaxing i po prawej stronie balancing, to jest poniżej Państwo widzą takie skale do ustawiania, jak oddech ma trwać.
15 minut. Ja tego używają wokół mnie dzieci, dorośli, stareńcy ludzie w szpitalu. Wszyscy tego używają, jak ich uczę i przekazują to innym. Rekordzista miał 92 lata i bardzo sobie chwali poprawę wydolności. Tak? Uwielbiam tę historię. To jest bardzo fajne, prawda? A na koniec tutaj właśnie piszę, wydaje się, że wdychałam, kiedy powinnam wydychać, a wydychałam, jak powinnam wdychać. Na koniec jeszcze chciałam Państwu z Państwem zrobić ostatnie ważne ćwiczenie, które Państwo zastosują, gdyby był bardzo duży niepokój w człowieku, panika, osoba straumatyzowana, osoba zdenerwowana oraz bardzo astmatyczna i nielubiąca butelki. Chodzi o oddech pudełkowy stosowany na polu walki przez komandosów, stosowany przeze mnie w szpitalu jako standardowa metoda, gdzie uczę ludzi uspokajania. 3,75 oddechu na minutę. Będziemy sobie ze mną razem oddychać. Ja będę mówiła, co będziemy robić. Już sobie tylko, ja sobie włączę tylko sygnał. Zresztą Państwo będą go słyszeć na pewno. Okej, dobrze. Przez 4 sekundy będziemy robić wdech, potem trzymać, a potem powiem, co dalej. Więc wdech. Trzymaj. Wydychaj. Trzymaj. Wdychaj. Trzymaj. Wydychaj. Trzymaj. Wdychaj. Trzymaj. Wydychaj. Trzymaj. Wystarczy kilka minut.